Uwaga! Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady zostawić miejsce takie, jakie się zastało. Nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania nie próbujcie tego sami. Pozdrawiamy, grupa Urbex moją pasją. Do tego filmu. Jesteśmy właśnie w rezerwacie przyrody, gdzie niedaleko znajduje się opuszczona kapliczka z XVII wieku. Chcemy też się tutaj zwiedzić, zobaczyć. W ogóle to się idzie tam. To jest taki bardzo fajny napis na górze. Napis jest: Brudasto, zasiadający w lasce wstęp surowo zbroniony. Jeszcze powinno być wandale, zbawi stanowczenie. I wandale też mają wstępu. Gdzieś podobno się idzie tam, tak więc no zobaczymy, tak więc do zobaczenia za chwilę. Pogoda się nas ogólnie nie rozpieszcza, jest bardzo, bardzo wiecznie. Jest wiaterek, chociaż taki orzeźwiający. Pogoda, kurczę, lipcowa, nie? Aż włosy stają dęba. Mi to na pewno na jeziorko. Nie, po prostu postanowiliśmy tutaj przyjechać, bo podobno fajna ta kapliczka jest. Widzimy. Mamy jakąś figurkę. Matka Boska. Mówię, a nagramy dla was taki mały materiał bonusowy, a co? Za to, że tak ładnie do nas piszecie komentarze, lokalizacje podajecie, to się troszeczkę wysilimy i nagramy coś dla was. Paula z Dawidem w przodzie, obserwują teren. Ty co, kochani, to kapliczka gdzieś tutaj powinna być, nie? Nie wiem, czy w tą stronę, czy w tamtą. Nie, to jest... od kapliczki jest widać jezioro, więc raczej będzie... Aha, tu jezioro jest niedaleko. Dwa jeziora. Ta kapliczka jest duże i małe. To tam coś jest. Może to jest i to, bo tam coś widać, rzeczywiście. Taki dach. No, to będzie ona. No, no, no. Oczywiście to jest kapliczka z 1873 roku. Tam się na początku chyba pomyliłem. Powiedziałem, że XVII wiek, a to jest bardziej już XIX wiek. Co? Już tutaj kapliczkę widzimy. Jest tam na wprost przed nami. Trochę tutaj musieliśmy pójść. Ale warto się poświęcić, żeby odkryć wiele rzeczy. A tak jak mówiłem, my nie tylko eksplorujemy takie budynki opuszczone, też różne zamki, znane coś z historią, takie wiele rzeczy. Tak, tam jest jezioro. No, tak ktoś tak ładnie postawił ją. Mała kapliczka. Tam wcześniej była jeszcze figurka. O, nawet tutaj jest, widzę, postawiona tablica informacyjna, czy to może jakiś nawet zabytek jest chroniony. W sumie fajnie. Dobrze, że to jest chronione. Ale ktoś to już popisał. Kapliczka w Łącku. Murowana elektryczna kaplica pałacowa. Pod wezwaniem Piotra i Pawła budowana stała na osi widokowej pałacu po drugiej stronie jeziora Łąckiego. Co mówisz? Szatan siódmej klasy. Szatan siódmej klasy? Pał, ogniem i mieczem też tu kręcili. A patrz, zobacz, to jest to miejsce. O, ale ekstra, trafiliśmy. No super, nie wiedziałem, że tutaj kręcili przy tej kapliczce to. Tu gdzie był pojedynek Bohuna z panem Wołodyjowskim. To tutaj oczywiście Bohun ten pojedynek przegrał.
Nie wiedziałem, że w tym miejscu kręcili to, że to jest taka kapliczka. No, super. Kręcili takie filmy jak Pościg, Stawka większa niż życie, Szatan siódmej klasy, Szwadron, Cwa ogniem mieczem. Na liście Minnesota tylko niektóre tytuły, czyli to jeszcze nie wszystko jest, co było takie najbardziej znane. Kurczę, no. To w tym miejscu Bohun z Wołodyjowskim spadli. W sumie to jest ta woda, może też właśnie w tym jeziorze tu kręcili. No, niesłychane. Naprawdę. To warto tu było przyjechać, warto było tu przyjechać, przyjść. No, to nawet mamy dla was taką ciekawostkę, taką o, że tutaj właśnie ogniem mieczem kręcono scenę jedną. Szkoda, że w nie można wejść, ale trzeba takie... Trzeba szanować tradycje. Chociaż może tutaj przez to okienko coś pokażemy. Widać tam coś? O, jest. O kurde. Masz tą klapkę. Ja mam, dobra, widzę. No, puść. Przytrzymaj mnie. A ja się puszczę. Nie no. No, tak więc coś tam widać, w środku widać nawet, nie? Tylko że ci telefon nie wypadł. Tak? Zobaczymy, czy tam coś widać. Dobra, okej. Okay. Dobra. Trzymaj. O! I to prawdopodobnie właśnie w tym jeziorze tej pewnie też częściej kąpali, ale tutaj wszystko wygląda inaczej, bo to film kręcili w 99 roku, to jest to już lat. No. Tam też chyba na szereg A tam, to jest płat Pan Majera. Tam? No. A to tam, ten pałac, tak. Ten pałac? Ładnie wygląda ten pałac. No. Tylko to jest teraz prywatny, przez jakieś tam gwiazdy filmowe i nie można zbyć do niego. A szkoda, byśmy go zaeksplorowali chęcią. To jest użytkowany. To co? To jakieś przejście ciekawe. A to na jezioro. Tak więc moi drodzy, odzorę dla was uwagę tak mniej więcej. Moi drodzy, jesteśmy tutaj właśnie w tej starej kapliczce, gdzie kręcono scenę z filmu, serialu, bo był film i serial Ogniem i Mieczem w 1999 roku, gdzie właśnie Bohun z panem Wołodyjowskim tutaj walczyli. Dziękujemy, to był taki dla was mały materiał bonusowy. Trzymajcie się, cześć!